Siemano ludziska, witam serdecznie w ostatnim odcinku Shaolin Soccer na moim kanale. Z tej strony oczywiście Przemek Sprytny. No i dziś niestety bardzo krótko, bo jest to ostatni mecz rozgrywany przeze mnie właśnie w tym trybie FIFA World. Takie pożegnanie z tą serią. Nic więcej nie udało mi się nagrać. Jak wiecie, no YouTube nie jest moją pracą, także nie zawsze mam czas, aby nagrać materiał. No i tego czasu brakło mi, by dokończyć tę serię przed zamknięciem serwerów FIFA World. To mój rywal. Jak widzicie, jest sporo dobrych zawodników, na przykład Thiago Silva, Manuel Neuer, Ribery, Schweinsteiger, Bale, Aguero czy też Suarez, ale z grania tutaj wiele nie mam, także nie powinniśmy mieć większych problemów z przeciwnikiem. Pierwsza okazja nadarzyła się w 16 minucie, kiedy to po strzale z główki trafia nasz zawodnik w poprzeczkę. Oczywiście wcześniej dośrodkowanie z rzutu rożnego, kolejna akcja, znów świetne zachowanie naszego zawodnika, ale tym razem Manuel Neuer paruje piłkę w boczny sektor boiska, a główka przelatuje nad bramką. No i wynik bez zmian, 0-0. Z jakichś dziwnych powodów w pierwszej części tego spotkania pod jej koniec mój przeciwnik przestał grać, co wykorzystałem. 38 minuta, bramka na 1-0 Shinjiego Kagały. No i właśnie w ten oto sposób wychodzimy na prowadzenie. Kolejna akcja naszego zespołu, podanie prostopadłe, bardzo dobre zresztą do Kiyotake. Ten bez wahania pokonuje niemieckiego golkipera i jest już 2-0 w 43 minucie. No i przeciwnik postanowił chyba całkowicie odpuścić sobie ten mecz. Nie wiem dlaczego nie zrejtskwitował, po prostu w drugiej części tego spotkania nie był obecny, co wykorzystałem, strzelając chyba jeszcze 2 lub 3 bramki, no ale nic się kompletnie nie działo. Troszeczkę smutne pożegnanie z tą serią, bo myślałem, że będzie tutaj jakaś walka. Na początku postanowiłem, że poczekam na przeciwnika, być może wróci do gry. No tak się nie stało. W 85 minucie zacząłem przeprowadzać kolejną akcję pod jego bramkę, no i właśnie, nic więcej się tutaj już ciekawego nie wydarzyło. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo ogromnie za tak ciepłe przyjęcie FIFA World na moim kanale, za to, że w ogóle wspieraliście mnie podczas każdej serii, którą robiłem z tej gry. No nie wiem, coś nowego na pewno pojawi się wkrótce, po tym jak wrócę z urlopu, bo obecnie właśnie na niego się wybieram i być może, czego Wam nie obiecuję, jakieś vlogi się pojawią, chociaż nie wiem, czy będę miał w ogóle dostęp do internetu, aby Wam coś zaplaudować. Jeśli tak, no to postaram się to uczynić, jeśli nie, no to wybaczcie, jeśli będzie przestój na kanale z filmikami. Tymczasem, no w taki oto sposób kończy się seria Shaolin Soccer. Coś nowego myślę, że będzie, no jeszcze nie wiem, czy to będzie FIFA Online 3, czy też jakaś inna gra, ciekawa gra piłkarska, bo nie ukrywam, że w tematyce piłkarskiej chciałbym pozostać. Pisaliście również o Pro Evolution Soccer, no teraz raczej się nie opłaca już kupować 15. Zobaczymy zatem, co przyniesie nam los. Ja tymczasem żegnam się z Wami jeszcze raz. Dziękuję za wszystkie komentarze, te pozytywne, te negatywne, za łapki w górę, łapki w dół, chociaż mam nadzieję, że tych w górę będzie jak najwięcej. No i trzymajcie się. Cześć!